Witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku ze świetną powtórką. W tym odcinku chyba pierwszy raz pokazywany, przynajmniej ja nie przypominam sobie, żeby w tej serii odcinków był ten czołg, czyli STG Gwardzista, Guard. Czołg radziecki premium, czołg średni radziecki premium 8 poziomu, który przypomina, no cóż, delikatnie przypomina 8 medium, już też nie pamiętam dokładnie, jak się ona nazywa, ta z wieżą z tyłu, i też chyba na 9 tierze kiedyś też był czołg właśnie z wieżą z tyłu, te obiekty. No i zaraz się dowiecie coś na temat tego pojazdu, no i zobaczycie świetną powtórkę wykonaną przez Hektora 105. Cześć Hektorze. Cześć, witam wszystkich. No i Hektor już występował u mnie kilka miesięcy temu w jubileuszowej bitwie. Jak nam poszło? Niestety przegrana, i to na początku. Niezbyt najlepiej, ale to już chyba klasyka w jubileuszach. Tak jest, no niestety tak to wychodzi. Ten obiekt z drzewka, z wieżą z tyłu i ten czołg, nie wiem, czy ty grałeś właśnie tymi medami radzieckimi, które tak, mają... Tak, grałem. Pierwsza to 416, naleśnik na 8 i drugi to 430, wersja druga na 9. Tak jest. No i cóż, tutaj mamy inne działo, bo naleśnik ma obrażenia chyba 320, a tutaj widzę, dokładnie, że alfa 390, 212 penetracji, czyli no coś innego, ale zapewne ten czołg różni się od tamtego z drzewka innymi rzeczami. Nie wiem, czy grałeś drzewkowym naleśnikiem. Grałem 8, jak i 9. Porównywalne w grze z tą różnicą, że oczywiście ta raz, że alfa większa na rzeczy gwardzisty, no i obrotowa wieża. Aha, czyli gwardzista ma całkiem obrotową wieżę? Tak, całą, pełny obrót. Pełny 416, obrót. Niestety tego nie ma. Aha. No i cóż, jak widać, pancerz Progetto nie potrafił przebić. Tutaj mamy 100 mm na kadłubie, tylko że jak widać, on jest tak niziutki, że nie zawsze można dobrze przycelować. No i wieża 210 penetracji, czyli myślę, że pancerz chyba jest plusem tego czołgu, czy raczej łatwo przebić kadłub tego pojazdu? Znaczy kadłub to łyka wszystko niestety. Wieża to tylko kwestia, jak przeciwnik przyceluje, bo wieża też jest stosunkowo miękka mimo tych 200 mm na papierze. Ten czołg gwardzista oczywiście nie jest w tej chwili do kupienia. Ty go kupiłeś, chyba było jakieś święto, nie? Tak mówiłeś? Tak, porównywalnie jak Defender w podobnym okresie, tam jakieś święto w Rosji, jak jest to. Uprzednio był Defender, a później gwardzista. Mhm. No i jak oceniasz grę tym czołgiem? Fajnie się gra, fajnie się zarabia? Czy trzeba często używać podkalibrówek goldowych o penetracji, no nie takiej sporej, 248, czy wystarczy sobie ciupać na zwykłych apekach? Znaczy gra się stosunkowo dobrze, tak jak i4 i 416. Plusem oczywiście jest ta alfa, która jednak robi dużo na swoim poziomie. Pancerz w zależności od dnia raz odbije, raz nie. Goldowych pocisków tylko kwestia przymierzenia. Działo jest stosunkowo celne, także podstawowa amunicja wystarcza spokojnie. No, chyba że ci nas nadwyżki, także to nic nie pomoże. No i teraz postanowiłeś wjechać już na środek mapy, czyli najbardziej strategiczne miejsce, najlepsze miejsce na tej mapie, gdzie można mieć podgląd. Jest to bitwa spotkaniowa, również na kapa. Moduły, dosyłacz, wentylacja, stabilizator, czy co? Dokładnie to co wymieniłeś. No. Ten czołg chyba jest, najlepszy zestaw. Ten czołg jest bardzo niziutki, więc zapewne ma też dobry kamuflaż prawdopodobnie, więc można kombinować z optyką, ale jednak jest to działo 122 mm i tutaj ten stabilizator pionowy moim zdaniem jest konieczny. Porównywalnie się gra też jak Revalorisem, tak na drugiej linii, bardziej na snajpę niż w pierwszej oczywiście, no bo pancerz za dużo nie porobi, a działo pozwala na przysnajpienie.
Tak jest. No i teraz mamy z górki obiekta 257, którego nie jest łatwo spenetrować, jak widać, bez żadnego problemu. Tutaj zauważyłem właśnie, że E50 mnie objeżdża. Tutaj za chwilę chciałem właśnie się wycofać. No i zobaczymy. Na moje szczęście boczkiem ładnie wyjeżdżał, to też bez problemu się udało przebić. No jak widać E50, no niestety cię mocno pokarał, ale już zniszczony. Jeżeli chodzi o mobilność, zerkam na dane, mamy tutaj 50 km na godzinę, czyli w porządku. Ale rzadko się osiąga tam prędkość, chyba że z górki albo na miejskich terenach. 400-konny silnik, waga niska, bo 28 ton. Teraz sytuacja jest taka, że no cóż, jest porówno po zniszczeniu STRV-a. Najbardziej tej Alterelli się bałem, bo jednak na strzała może mnie wziąć. Oj, powiem ci, że wszystkich trzech czołgów ja bym się tu bał, bo obiekt też się ma na strzała. No i co tam zostało jeszcze? 50 TP prototyp też się ma na strzała. No i też nie wiedziałem właśnie, ile HP mają, więc to była też taka loteria. Proformo, że goldik załączony, żeby mieć pewność, że przebije. No cóż, te dwa czołgi powinny cię zaatakować oczywiście wspólnie. Nie wiem, co oni tam kombinują. No tutaj właśnie chciałem podjechać na wjazd, upewnić się, czy przed kim nie podjeżdżają, żeby mieć tą przewagę przygotowania już strzału, jednakże nigdzie ich znaleźć nie mogłem. Depresja tu jest 6 stopni, ale coś mi się wydaje, że z przodu to on tyle nie opuści to działo. Nie, tyle nie. No bo jak widać, no. 6 stopni chyba jest tylko jak wieża trochę się tam obróci, dlatego tak bardzo boczkiem wyjeżdżasz. Tak jak i Skorpiona, też na bok trzeba wieżę przesunąć, żeby móc opuścić działo w pełni. No i mamy obiekta. Obiekt pojechał po artylerię. Jeden z twoich... Widziałem właśnie, że ktoś na kapa wjechał, bo jest czas zatrzymany, więc liczyłem, że tutaj wyświetlę tego 50 TP albo artę, ale dobrze się pochowali. A czy zapewne 50 TP, no bo artyleria raczej gdzieś tam z tyłu czyhała na to, co się wyspotuje. Obiekt zniszczył artylerię twoją. No teraz liczyłem, że na dojeździe obiekta dorwę, ale też mnie niestety zaskoczył, bo go nie widziałem. Ile masz czołgów premium 8 poziomu, jeżeli chodzi o czołgi średnie? Tego i pilota bodajże, nie, i Revalorisa, to 3. Jak byś miał porównać na przykład Revalorizę, który ma też alfę mocną, i ten czołg, to który bardziej przyjemny do grania? Lepiej mi się gra jednak Guardem niż Revalorizę. Tak jest. Głównie ze względu właśnie na kamuflaż, tą płaską sylwetkę, którą też trudniej zawsze trafić. Gwardzista, czyli straż przyboczna. Taką nazwę ma ten pojazd. No i cóż, na razie no tak badasz. No było pewne, że prawdopodobnie ten 50 TP jest na kapie, tak mi się wydaje. No bo raczej artyleria by tam nie wjechała. No ale... Właśnie, ciągle szukałem, może liczę na dojeździe go dorwę znowu, ale znów nie. Dobrze się schował tym obiektem. No zobaczymy. No zaraz będziesz miał niespodziankę. Oczywiście ja wiem, bo oglądałem już tą powtórkę. No i też plusem jest oczywiście zasięg widzenia, po 380 metrów, no to już teraz nie jest taką oczywistą sprawą. 380 metrów, z tym, że no na tym czołgu nie, raczej nie można zamienić żadnego z modułów na optykę. Stabilizator moim zdaniem konieczność. Wentylację ostatecznie. Ładowanie też musowo. To najlepsze, optyka o tyle by nie pomogła, bo ten czołg też nie jest zbytnio mobilny, żeby liczyć na ten zasięg widzenia.
No i mamy 50 TP, który zniszczył pojazd, no i kapuje, no i zostajesz sam. W tej chwili tamta drużyna, jak widać, zrobiła to, co powinna zrobić, czyli obiekt. Tylko no że obiekt. Obiekt cię zaskoczył. Właśnie on cię zaskoczył, tylko że powinien już wjechać na ciebie i cię zniszczyć, a on tak trochę się przyczaił, ponieważ jest na hita. Dało mi fory. Jakby wyjechał od razu na lewo na mnie, to nawet nie zdążył się obrócić. No i teraz zamontowałeś dla bezpieczeństwa lepsze, szybsze podkalibrówki. No i cóż, teraz dwie możliwości. Albo jechać po Artę najpierw, bo dwie minuty kapowania, albo odkapować. Wolałem właśnie najpierw Artę zabić, no bo jednak jakby mnie trafiła, to już by miał po grze, a chociaż tego 50 TP wiedziałem, gdzie jest. No i zaraz się okaże, czy uda się wyspotować artylerię. Przypominam, 390 alfy, 390 ma ten czołg. No niestety polosował poniżej alfy, tak niefortunnie, bo no bo cóż, tak naprawdę. No i to nie wiedziałem właśnie co zrobić, bo z lewej strony Arta zaraz pewnie będzie do niej jechał 50 TP. Tak na tej otwartej przestrzeni bez pancerza to ciężko było. No zobaczymy. Czyli wiemy gdzie jest artyleria, wiemy gdzie jest 50 TP. No i 50 TP jest wyspotowany. Szczęśliwy strzał. Szczęśliwy strzał. No i teraz cóż, powiem ci szczerze, że w tej chwili, bo ty mówiłeś, że Arta cię ma na hita, tak naprawdę ta artyleria raczej nie powinna cię, jakbyś wjechał na nią z przodu, spenetrować. Jednak więc, jakby w boczek trafiła. No jakby w boczek, no. Zawsze ryzyko było. Ze splesza, no raczej nie ma szans. Francuskie artylerie nie są znane z mocnych dział. No i jest myk. Bitwa zakończona. No i cóż, zobaczyliście w akcji gwardzistę. Myślę, że ciekawy pojazd. Tak jak tu kolega powiedział, różnica między naleśnikiem to jest całkowicie obrotowa wieża. Prawdopodobnie mniejsza delikatnie mobilność, ale za to większa alfa. Dla niektórych lepiej, dla niektórych gorzej. No i cóż, bardzo ładny EXP 1930, no jest to spowodowane tym, że byłeś na 9 tierach, trochę wyspotowałeś, no i oczywiście obrażenia 5639, również super, 8 zniszczonych pojazdów, no i zarobek, bardzo ładny, 280 ponad tysięcy zarobione na czysto. Oczywiście spowodowane to jest tym, że miałeś tu rezerwy te choinkowe osobiste, i bonus świąteczny. Tak jest. No niesamowity wynik. No i też nie strzelałeś non-stop z Golda, wystrzeliłeś tylko trochę tych pocisków. No zarobek bardzo soczysty. No i to tyle. Ja bardzo tobie dziękuję za pokazanie bitewki. No i cóż, może chciałbyś coś na koniec pozdrowić kogoś, albo coś tam powiedzieć. Pozdrawiam cały swój klan PHS. Jeżeli ktoś jest chętny dołączyć, to oczywiście polecam. Tak jest. Ja bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Przypominam tak na koniec, oczywiście jeżeli ktoś by chciał sobie jakąś gierkę kupić, pamiętajcie, że link w opisie na hasło FAJA macie 3% zniżki w G2A za grę. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, dzięki.